żeby bardziej Słowo Boże było wybrzmiałe niż słowa ludzkie. I dzisiaj tematem waszego przeżywania wspólnych wakacji z Bogiem jest jaki temat? Kto wie? Wiecie czy nie wiecie? Powołanie to jest ogólny temat wszystkiego, a dzisiejszy temat? Kto wie? Rączki? No, jest... Służba. A co to znaczy służyć? Jak wy myślicie? Co to znaczy służyć dzisiaj? Może ktoś sobie myśli, że jak służysz, to idziesz do wojska, bo nie, bo tak mówią u nas, no nie, idę służyć do wojska. Jeszcze jak można służyć? No, się nachodzę tutaj do was. Robić coś, co powiedział tobie inny człowiek. Robić coś, co powiedział inny człowiek. Można i tak służyć, a można nie czekać, aż ci ktoś coś powie. Czy obowiązkowo trzeba czekać, aż ktoś ci coś powie? Tak. Bo jak mi powiedzą, to nic nie będę robił, no nie. Jakby mnie na przykład dzisiaj ksiądz Jan nie powiedział, żebym przyszedł, to bym nie przyszedł, no nie. No bo powiedział mi przyjść, no to przyszedłem. Ale dobrze, żeby dobrze zrozumieć, jak dzisiaj służyć. Dzisiaj myślę, że bardzo dobrze nam opowiadał o tym Ewangelia, ale najpierw nie wiem, czy zwróciliście uwagę, co się dzieje z Jezusem. Żebyśmy dobrze zrozumieli słowa Ewangelii. Zawsze jak słuchacie Ewangelię, ważne jest, aby włączać wyobraźnię. Bo my, znaczy, dzisiaj bardzo dużo rozumiemy przez wyobraźnię, przez obrazy. Więc co się dzieje dzisiaj z Jezusem w Ewangelii? Kto mógłby powiedzieć? Co Jezus, gdzie On tam przyszedł? Co zrobił? Co tam potem z Nim się działo? Co tam im nagadał? No, kto by mi powiedział? Kto słuchał Ewangelii? Rączka do góry. Jeden. Resztę nie słuchaliście, nie? Tak ciężko było? Można po ukraińsku, można po polsku. Wszyscy jesteśmy tutaj wolni. No. Kto by mógł powiedzieć? Gdzie Jezus, dokąd Jezus przyszedł? Gdzie się Jezus wychowywał? Kto wie, gdzie się Jezus wychowywał? Przecież te rączki, ty podnosisz rączkę, czy ty tak się upierasz? Ty tak sobie tę głowę trzymasz, tak? No, gdzie się Jezus wychowywał? Kto wie, gdzie się Jezus wychowywał? W jakim mieście? Jak to się miasto nazywało? W Nazarecie. W Nazarecie. Więc Jezus przyszedł do Nazaretu i poszedł w swoim zwyczaju. Gdzie chodził? Zwyczaj jaki miał, żeby chodził? Gdzie poszedł? No? Poszedł do kawiarni na kawę? Nie? Na ciasto? Przyszedł do domu i poszedł na ciasto, no nie? Czy na lody? Na lody poszedł, tak? Na lody poszedł Jezus? Nie? A gdzie poszedł? Gdzie poszedł? No? Do cerkwi. Gdzie? Do kościoła. Do cerkwi, do kościoła, do synagogi, bo wtedy to była synagoga. To potem już Jezus założył właśnie kościół i tak jak nazwałem po grecku cerkwę. I co tam zrobił Jezus? Przyszedł sobie, siadł i siedział, nogę na nogę. Nie wiem, tak sobie, czy tam sobie tak wygodnie sobie położył się, czy co robił tam Jezus, no? Co tam Jezus zrobił? Co Jezus zrobił w tej synagodze? Wszyscy się boją. No? Józiu, ratuj sytuację. Modlił się. Modlił się, to na pewno, tak jak i my wszyscy się modlimy w kościele i w cerkwi. Co tam jeszcze robił? Służył. Służył, tak, no. A jak służył? Co zrobił właśnie dla wszystkich tam? Nauczał. Nauczał. A jak nauczał? Czy ktoś z was zwrócił uwagę? Takie bardzo ciekawe słowo dzisiaj było, że Jezus najpierw rozwinął księgę, a potem zwinął ją, no nie? Wiecie, o co chodzi, czy nie? Bo patrzcie, mamy księgę. O, właśnie księgę, z którąśmy czytali. Tak zwany lekcjonarz. Teraz byście dobrze zrozumieli, na przykład, jak tą księgę można rozwinąć i zwinąć. Dla nas jest to trudne, bo mamy taki obraz księgi, chociaż wy już wszyscy korzystacie z tabletów, z telefonów, to już nawet książka dla was już jest zabytkiem, no nie? Ale właśnie ja tutaj wykorzystam swój dyplom, który kiedyś otrzymałem za studia. To jest właśnie dyplom rzymski. I popatrzcie, żeby przeczytać, co tam jest w środku, trzeba, o właśnie, proszę tutaj animatora, widzicie. To jest właśnie służba, założyliście? Nikt, jak masz na imię? Kubie nikt nie mówił, sam zobaczył, że potrzebuje pomocy, bo sobie nie radzę. I teraz tak, popatrzcie, żeby przeczytać, co tam się dzieje, co ja robię.
rozwijam, tak? I wtedy mogę przeczytać, nawet sobie tutaj widzicie, nadrukowałem tekst dzisiejszej Ewangelii. I jak już przeczytam zawartość, to wtedy co się robi z tym zwojem? Się zwija. Właśnie, dziękuję chłopa za twoją posługę. I o to chodzi. Teraz to jest bardzo ważny element, na który dzisiaj Jezus chce zwrócić uwagę, dlatego że jeśli chcemy służyć, to najpierw musimy być, tak jak ta księga, rozwinięci dla Boga, odkryci dla Boga. Nie możemy, wiecie, tak służyć. Nie ma takiego, wiecie, takiej charytatywności bez Boga, no nie? Jeśli ktoś służy, wiecie, bez Boga, to jest taka służba, wiecie, no może ktoś tam jakąś karierę robi, może ma jakieś tam skryte swoje, jakieś tam plany, oczekiwania, wynagrodzenia, czeka na jakieś podziękowania. A jeśli człowiek naprawdę chce służyć, to jest zawsze odkryty dla Boga, czyli zawsze ma otwarte serce. I wtedy właśnie tak jak właśnie animatorzy, którzy przyjechali z Polski, mogliby sobie pojechać gdzieś na urlopy, nie wiem, gdzieś na Mazury, na jeziora, na kajaki, no nie? A oni są tutaj, żeby służyć Wam, czyli najpierw służyć Bogu, a potem Wam. Ale dlaczego tu przyjechali? Dlatego, że są odkryci dla Boga, dlatego, że czują w sercu taką potrzebę. I to jest bardzo ważne, że Jezus jakby rozwija tą księgę, czyli dzisiaj chce rozwinąć nasze serca, żebyśmy zrozumieli, jak możemy służyć. I teraz, jak możemy służyć? Tam bardzo konkretnie Jezus mówi, znowu tutaj przeczytam, jak przeczytał tę księgę, mówi tak: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, to jest słowo dzisiaj do Was, kochane dzieci, Bóg Was namaścił przez Chrzest Święty. Kto był z Was był ochrzczony? Rączka do góry. Kto ochrzczony? Kto nie podnosi, znaczy nie jest ochrzczony, tak? Czyli mamy kilku kandydatów. Ksiądz Jan wyjdzie raz zapisuje, kto nie jest ochrzczony, żebyśmy jeszcze dzisiaj to uzupełnili. Wszyscy są ochrzczeni, dobrze. Duch Pański namaścił mnie i posłał, czyli jesteśmy posłani przez Boga. Już to wynika z naszego Chrztu Świętego, że jesteśmy do tego powołani, aby najpierw, pierwsze, ubogim nieść dobrą nowinę. Kto jest dzisiaj człowiekiem ubogim? Jaki jest człowiek ubogi, no? Ci sami zawsze są aktywni, a reszta drzemie. Kto jest ubogi? To jest taki człowiek, jaki nie ma pieniędzy, jaki nie ma domu i tak dalej. I tak dalej. Czyli jest po prostu potrzebujący. I co my mamy im robić, żeby im pomóc? No? Co tam było? Ja czytałem. Słuchaliście czy nie? No? Co mamy robić? Znowu tutaj idę. Służyć. Służyć, ale jak? Tam bardzo konkretnie nam mówi słowo dzisiejsze. No, głosić dobrą nowinę. Jak możemy głosić dobrą nowinę? Przyjść powiedzieć, słuchaj, dzisiaj taka pogoda, zimno, deszczowo. Ten człowiek i tak tam biedny, nie ma chleba, nie ma domu, a my mówimy, widzisz, a będzie jeszcze gorzej, bo to już wrzesień na nosie, a potem zacznie się październik, a potem przyjdzie listopad, będzie zima. To jest dobra nowina? Nie. A jak głosić dobrą nowinę człowiekowi potrzebującemu, ubogiemu, który jest głodny, bezdomny? Jak można to głosić dobrą nowinę? No, kochane dzieciaki, budźcie się, bo to już obiad niedługo. Przychodzi do niego i mówi, jeszcze jesteś głodny, ale mam do ciebie chleb. Właśnie, czyli wyjść naprzeciw jego potrzebom i dać temu człowiekowi to, czego mu brakuje. Przede wszystkim dać mu nadzieję, że może być lepiej, może być inaczej. Dalej mówi Jezus, aby więźniom głosił wolność. Kto to jest więzień? Wiecie, kto to jest więzień? To jest więzień. Kto to wie, kto jest więzień? No. Ja widzę ręce, tylko chcę, żeby wszyscy byli tego, nie? Kto jest uwięziony? Popatrzcie, my teraz jesteśmy tutaj. Widzicie, obróćcie się, widzicie? Te drzwi, balaski są zakryte, no nie? Takie kraty swego rodzaju. Czyli my jesteśmy w więzieniu, czy nie? Patrzcie. Tak jesteśmy na wolności, a tak jesteśmy zamknięci. To jesteśmy w więzieniu, czy nie jesteśmy w więzieniu? A kto jest w więzieniu? No? No, no? Kto jest w więzieniu? Kto jest w więzieniu?
Maria, czemu ty śpisz? Już mów. Ten, kto zrobił grzech. Tak, największym więźniem jest ten, kto zrobił grzech. Bardzo pięknie. Właśnie wtedy wchodzi za takie kraty i wtedy już, jak się nie spotka z miłosiernym Jezusem, to cały czas będzie zamknięty w więzieniu i będzie potrzebował właśnie takiego rozwinięcia. Jak nie, no to będzie zwinięty. I my możemy wyjść do tego człowieka i dać mu właśnie, tak jak już tutaj powiedział, nadzieję, że może być uwolniony. Niewidomym przejrzenie. Kto jest niewidomy? Może tak zrobię. Patrzcie, ja jak ściągnę okulary, to widzę was, ale już tak trochę, powiem tak szczerze, no, na przykład księdza Jana już bym nie poznał, no nie? Bo widzę, że tam ktoś jest, ale kto dokładnie, nie wiem. I też was widzę, ale nie dobrze. To jestem widomy czy niewidomy? Widomy, ale źle widzę, no nie? A tak? Tak. Tak, już widzę dobrze, no nie? A kto to jest niewidomy? No, tutaj, dziewczynki. Człowiek, który nie widzi w ogóle. Człowiek, który nie widzi w ogóle, no nie? Jak możemy temu człowiekowi pomóc? Jak możemy mu służyć? No? Jak możemy służyć człowiekowi niewidomemu? Pomóc przejść drogę. Co jeszcze możemy zrobić dla człowieka niewidomego? No, jak możemy pomóc? Jak możemy służyć? Pomóc coś zjeść. Dać mu coś zjeść, może potrzebuje, może trzeba mu zakupy zrobić. Co jeszcze możemy zrobić niewidomemu? To, co najbardziej nie lubicie w domu robić. No? No, dać pieniądze, żeby on zrobił sobie operację na oczy. O, ty masz konkretne tutaj, no widzisz, czasami... Czasami pieniądze wszystkiego nie załatwią i operacja. Na przykład możemy takiemu człowiekowi pójść do domu, co zrobić w domu, żeby miał... O właśnie, lubicie sprzątać? Kto lubi sprzątać? Dziewczynki, kto lubi sprzątać? Widzę radość, no nie? Nie martwcie się, to przejdzie z czasem, no nie? Polubicie to. Idziemy dalej, żeby nie było za długo, bo tam obiad stygnie. I ostatnie, kto tam... Aby uciśnionych odsyłał wolnych. Kto to są uciśnieni? Kto dzisiaj może być uciśniony? Taki, wiecie, przygnębiony, uciśniony, taki, wiecie, smutny. Kto może być dzisiaj taki? No? Jak możemy temu człowiekowi służyć? No właśnie, zawsze go poniżają, obrażają. W szkole jak się zachowujecie do swoich bliźnich, tych, którymi się uczycie? Zawsze ich lubicie, czy czasami poniżacie? Kto poniża swoich bliźnich? Nikt? O, to sami święci się zebrali na tych wakacjach z Bogiem. Nie? A jak możemy służyć tym ludziom? Na przykład widzimy, że w szkole ktoś kogoś obraża, poniża, wyśmiewa, nie wiem, tam coś mu przykrego mówi. Jak możemy temu człowiekowi pomóc w szkole na przykład? No, co możemy zrobić? Jak możemy mu posłużyć? Tutaj Mateusz, tak? Pitry Mateju. Można jego pitry Mateju, zachystyty. Jeszcze co możemy mu zrobić? No? Stać kolegą. Właśnie, zostać jego kolegą. Patrzcie, jak wszyscy z niego się śmieją, poniżają. A ty możesz wbrew wszystkim zostać jego kolegą, koleżanką i naprawdę mu bardzo dużo pomoże. I ostatni, których tutaj Jezus nam uczy, abyśmy im potrafili służyć. Aby obwoływać rok łaski od Pana. Rok łaski od Pana to takie trochę trudne, dlatego nie będę was pytał, czyli aby wszystkim obwoływać, że rok łaski od Pana to jest rok przebaczenia. Czyli zawsze wszystkim ludziom mówić o tym, że najważniejsze jest, abyśmy potrafili sobie przebaczyć. Bo każdy z nas popełnia błędy, każdy z nas się myli. Każdy z nas jest skłonny do grzechu. Nawet już od małego dziecka możemy coś tam złego zrobić. Ale nawet popatrzcie, jak zaczynamy mszę świętą, od razu po imieniu Ojca wszyscy my zaczynamy od takiej fajnej formuły, którą zawsze mówimy: spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i
wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Czyli my nawet, kiedy przychodzimy do Boga, to zawsze mówimy, że Panie Boże, ja tu przyszłam, ale ja jestem grzeszna. Ja potrzebuję Twojego przebaczenia i wtedy dopiero mogę iść z tym przebaczeniem i go zanieść innym. Dlatego, kochane dzieci, dzisiaj, kiedy uczycie się właśnie podczas tych wakacji z Bogiem służyć, pamiętajcie, że każdy z was został stworzony przez Boga i Bóg jakby przez całe wasze życie tak stopniowo was rozwija, czyli otwiera. I każdy z was ma w sobie, w swoim sercu właśnie takie włożone słowo Boga, tak jak ja tutaj mam, widzicie? I tam są wasze talenty, dary, na przykład nasz animator Kuba gra na gitarze, nie? Czyli służy, grom na gitarze i śpiewa. Kto z was gra na jakimś instrumencie? Podnieście rączki. Pięknie, popatrzmy tutaj. Cała schola, kapela, może być jejku. Kto z was pięknie śpiewa? No, to zaraz będziemy słyszeć, czy to jest prawda, czy też nie. Kto z was umie malować pięknie? No to popatrzcie, jak będziemy robić remont katedry dalej, to już nie musimy majstrów sprowadzać, tylko mamy swoich, no nie? Kto z was potrafi na przykład pięknie sprzątać? Trochę mniej, ale to też się przyda, no nie? Kto z was potrafi gotować na kuchni? O, no to dzisiaj już panią na kuchni można będzie podziękować. Jutro już obiad będziecie sami robić. Kto z was potrafi, nie wiem, służyć... jak można jeszcze służyć? No. Co jeszcze można zrobić? No. No właśnie, patrzcie na nich, jak oni są ubrani. Jak można jeszcze służyć? Właśnie, być ministrantem. Kto z was jest ministrantem? No, patrzcie, tutaj tylko dwóch jest tak wyznaczonych dzisiaj, ale tu jest więcej. Można służyć Panu Bogu, będąc tutaj ministrantem. Także każda forma, już od dziecka małego, jest ważna, byśmy właśnie tak się rozwijali i w takim na kierunku cały czas podążali. Dlatego prośmy dzisiaj w czasie tej mszy świętej, abyśmy nie żyli dla siebie, abyśmy zawsze właśnie szukali tych, którym możemy służyć.